Hej, 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 witajcie w kolejnym Kwagrancie. Dzisiaj gramy w Devil May Cry 4, odświeżoną edycję, nazwaną Super Edition. Zaraz możecie zauważyć, że gramy postacią, która no niezbyt przypomina Dantego. Jest to Lady, która standardowo występuje tutaj jako postać epizodyczna. Jako że w tej edycji odświeżonej mamy od początku dostęp do wszystkich możliwych postaci, no to możemy sobie zagrać taką oto postacią. Przy tym, że mamy odświeżoną grafikę, to pomyślałem sobie, że lepiej popatrzeć na walory właśnie takiej osoby. Odświeżona gra sprzed lat co najmniej kilku, już nie pamiętam dokładnie kiedy to wychodziło, ale było bardzo, bardzo dawno temu, to też tej gry do końca nie pamiętam. Także jeżeli będę tutaj trochę błądził, to musicie mi to wybaczyć. No jest to jest to sam początek gry, także nic tutaj wiele się strasznego dziać nie powinno. Mam nadzieję, że nie zbłaźnię się tutaj jakoś przed fanami serii. Z tego co pamiętam, to czwórkę jeszcze ogrywałem na klawiaturze. Później zrozumiałem, że jednak trzymanie się takiego rozwiązania nie ma sensu i w tym momencie gramy w wersję pecetową, ale już na padzie, więc powinno być trochę bardziej płynnie i bardziej zbliżone do tego, co znajdziecie na... co znajdziemy na konsolach. Standardowo bohaterka posiada ciosy zarówno z dystansu, jak i te bliższe, które łączymy później w kombat, a nam się ładuje pasek po prawej stronie, który później wpływa na to, jaką ocenę końcową dostaniemy. Jeżeli nie jesteście zapoznani z serią Devil May Cry, to mówię, że to jest typowy slasher. Czyli idziemy z miejsca na miejsce, pokonujemy potwory, idziemy dalej. Tutaj właśnie widzicie, że roi się od potworów, ale z tego co pamiętam, nie będziemy ich atakować, tylko postaramy się ich uniknąć. Tak, musimy skręcić w te drzwi. Problem jest taki, że przyciski akcji... pod jednym przyciskiem znajduje się często kilka akcji, czyli na przykład jeżeli podchodzimy do jakiegoś przedmiotu, żeby go użyć, a nie staniemy frontem do niego, tylko jakoś bokiem, to zamiast go użyć, na przykład nasza postać podskoczy albo wystrzeli. Tutaj jeszcze mamy samouczek, poruszanie kamerą i tak dalej. Tutaj pamiętam, że się wystrzeliwywało hak, ale to chyba jeszcze trzeba zdobyć właśnie taki artefakt, który nam pozwoli chwytać się krawędzi i dochodzić w miejsca niedostępne w żaden inny sposób. Szkoda, że nie jest to... Szkoda, że nie możemy z dowolnego miejsca w dowolne miejsce się przemieszczać, tylko są to miejsca już z góry nam narzucone, oznaczone. Także wystarczy znaleźć taki punkt, wcisnąć odpowiedni przycisk, w tym przypadku prawy bumper i wystrzelić hak, aby dostać się w jakieś tam miejsce. Jak się tam przeskakiwało teraz? Bo pojedynczy skok chyba nie wystarczy. A to już nie będę się przed wami błaźnił, idziemy po prostu na górę z powrotem. Darujemy sobie to. Niestety pamięć często jest zawodna, a nie mamy czasu na to, żeby tutaj teraz chodzić i próbować i bez przerwy ginąć. Co o grafice mogę powiedzieć? No na pewno dodano kilka fajnych efektów. Tu widzicie, to światło jakoś tam ładnie się od tej podłogi odbija. Rozdziałka została podniesiona. Widać poprawę. No nie widać od razu na pierwszy rzut oka, że nie jest to produkcja, która wyszła teraz, tylko jest to produkcja, która ma już swoje lata. Aczkolwiek po odświeżeniu, no i tu znowu ten problem z wykonywaniem akcji. Sekretna misja: zniszcz wszystkich przeciwników w wyznaczonym limicie czasu. Myślę, że nie powinno być z tym problemu, zważywszy, że Lady posiada bazookę, która jest naprawdę potężną bronią. Wystarczy strzelić przeciwnika, on odlatuje. Tylko właśnie odlatywanie tu może być problemem, ponieważ później trzeba będzie tych wszystkich przeciwników jeszcze jakoś dobić. A że czasu mamy... Nie, czasu jest sporo.
Także nie powinno być największego problemu. Jest to naprawdę efektowna gra, jeżeli graliście w oryginał, to na pewno o tym wiecie. Jeżeli widzicie to, co widzicie teraz co jest przed wami, no to widzicie, że to jeszcze się poprawiło. A ja już swój limit na słowa, widzicie, w ciągu dzisiejszego kwagransu wyczerpałem, także mój zasób słownictwa został zubożony. Jeszcze kilka ciosów tutaj. Przeciwnik ładnie wybucha. Gdzie jest reszta? 6 sekund. 5. Czy zdążę? Udało się. Tak? Tak. Oczywiście za sekretną misję jest nagroda. Daj fragment. Misja wykonana i wracamy do gry. Taka miła odskocznia. Kolejny skok. Nie ten przycisk znowu. Niestety pamięć czasami zawodzi, zwłaszcza jak się grało z innymi ustawieniami kiedyś, to teraz trudniej się do tego przyzwyczaić. Aczkolwiek no po chwili nie powinno być z tym już większych problemów. Tym bardziej, że wszystkie komunikaty w grze wyświetlają mi się domyślnie dla pada z Xboxa 360, natomiast gram na padzie z PlayStation. I też to może być czasami mylące, kiedy wyświetla się komunikat, żeby wcisnąć X, a X na padzie od PlayStation i na padzie od Xboxa znajduje się w innym miejscu. Teraz może sobie trochę postrzelamy. Strzelanie najbardziej efektowne jest z wyskoku. A ten pan sobie poradzi właśnie w taki sposób. I to nie wcale dlatego, że chciałbym zajrzeć teraz pod spódniczkę naszej bohaterki. Nie, nie, nie. To naprawdę robi wrażenie. Wszyscy fani anime i japońskich gier powinni znać taki motyw właśnie unoszenia się na wystrzeliwujących pociski broniach. Wciąż jest tutaj problem pewien z kamerą. Ta kamera no nie zawsze ustawia się tak, jak powinna. Często jest właśnie przytwierdzona do jednego miejsca i nie można za nic jej zmienić. Nie zostało to w żaden sposób jakoś zmienione. Wciąż musimy się borykać z tym problemem. Tutaj pokazuję, jak wyglądają zniszczenia. No czasami nawet nie widzimy, do kogo strzelamy, tak jak na przykład teraz. Jest to trochę irytujące. Nie pamiętam, do czego ten kryształ służył, czy on w ogóle do czegoś służył. Chyba nie. Chyba tutaj nie można z nim nic zrobić. Kolejny przeciwnik. No te wybuchy nie wyglądają najlepiej, to trzeba od razu przyznać. Tutaj akurat w tym aspekcie wiele się nie zmieniło. Przejście do kolejnego etapu. I cóż tutaj mamy? A tutaj możemy sobie popodziwiać ładne światło. Także trochę elementów graficznych teraz, żeby zobaczyć, jak ta odświeżona wersja wygląda. No nie ma co tutaj mówić o fabule, bo to już wszyscy znamy sprzed lat. Także ja was zostawiam już na koniec z tą grafiką. Żegnam się i zapraszam na kolejne kwagranse. Trzymajcie się, cześć.